Hej, cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft. Dobra, zaczynamy. O, jak widzicie, ściemnia się trochę, ale to nic, idziemy do naszej bazy się przespać, znaczy domku. To jest taki okrągły domek. Nie to. Dobranoc. Okej. Znowu ta sama muzyka gra w tle, no ja nie wiem dlaczego. No nic. I teraz co możemy zobaczyć? Tutaj nic się nie zmieniło, tylko trochę kurczaków porozmnażałem. Dajmy ich tutaj. Okej. I co mogę wam powiedzieć? Tutaj pojawiło się coś nowego. To jest jeszcze prototyp, bo nie ma dachu i wejścia ładnego, ale to się zmieni. Już wam pokazuję. To jest, moi drodzy, farma. Wszystkiego. Ona będzie taka połączona. Tu będzie tunel, tam będzie kolejna. Tak myślę, o, most tu zbudować i tam postawić kolejną farmę. To by było niezłe. Tutaj są potwory, nic ciekawego. No tak wygląda jej tył. Mamy takie okienka. To są nowe bloki. Błotniste cegły się nazywają. Jak się je robi? Zaraz wam pokażę. A więc tak. Tu jest pierwsze wejście. No i mamy tutaj takie sektory. Bo ja zawsze muszę mieć to wszystko ładnie uporządkowane. I tu są sektory farmy. I teraz sobie je zetniemy. Tutaj mamy oczywiście ręczną farbę, no bo... Farmę, nie farbę. No bo tak, żebym mógł sobie szybko ściąć. Bez żadnego kopania kill-offem czy coś takiego, no. Co? Nieważne, no. Mnożę motyką to się zbierać powinno. Nie mam teraz motyki, a mam. To zbierzemy je. Tu się zbiera to zboże. Okej. Do tego ten narząd jest. No i dobra, no i sadzimy. Posadziliśmy. No i proszę, ładnie. Posadzone. Jezu, kurde, ty tu nie mo... Nie no, niszczycie mi farmę. No co ja mam z nimi zrobić? Czekajcie. Okej, już ich nie ma. Mogę te zepsute żniwa naprawić. Dobra. Mamy naprawione. Tak, jak widzicie, nie ma już tych no, naszych ukochanych współlokatorów. Tak, po prostu ich grzecznie stąd wyprowadziłem. Kontynuując. Mamy tutaj taki guziczek. I tutaj taki guziczek. Tu mamy schody błotniste też. No i takie dróżki ala taki, z takiej utwardzonej ziemi. Ładne te cegły. Podobają mi się, że dodają różne kolory tych cegieł. Ale ja bym trochę teksturę poprawił ich. Bo są takie mało wyraziste. Kiedyś te cegły były bardzo wyraziste, miały takie ostre linie. Przepraszam za powiadomienie, już wyciszam. Okej. Dobra. Więc to mamy. Tu mamy zboże, które rośnie i ono rośnie jakoś tak bardzo wolno. Nie wiem czemu, ale na Bedrocku te rzeczy rosną strasznie wolno. Postawię tu może więcej pochodni, będzie to szybciej rosło. No i mamy taki guziczek. Co nam tutaj ciągnie redstone, ja wam pokażę. O, proszę. Aha, czemu tu jest woda? Nieważne. I tu idzie sobie kabel. A tutaj nic nie powinno być. O, tam i tam. Dobra,
I jak kabel sobie idzie. Dobrze. To on sobie idzie tu do tych dispenserów i tu jest woda w nich i one wylewają tą wodę. Oczywiście taniej byłoby zrobić to tłokiem, ale by zajmowało więcej miejsca. To jest dosyć ekonomiczne. I kolejna rzecz. Chciałem tutaj wykorzystać bardzo fajny, nowoczesny sposób rozlewania wody. Już wam pokazuję. I to jest kolejna rzecz, która mi się w Bedrocku nie podoba. Bo ogólnie mechanizmy działają lepiej na Javie, mi się wydaje. Bo jak tutaj coś buduje, jakiś mechanizm, to on mi nie chce działać tak, jak ja bym chciał. I to mnie bardzo irytuje. Już wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Dajmy sobie klapkę, ale to musi być taka bez dziurek. Ta jest bez dziurek, więc ta woda nam przez nią nie przepłynie. Nie powinna. Już wiecie, o co mi chodzi. No i teraz zobaczcie. Gdzie ja mam toolsy? Nie mam tu toolsów, to jest drewno samo. Toolsy, tu są narzędzia. No. Dobra, wiadro. A nie ma wiadra. To trzeba zrobić. No tak, wiadro to ja wykorzystałem. 3 i 3 wiaderko, dzięki. No i teraz tak, bierzemy sobie wodę. Cyk. No i bierzmy teraz redstone. Już wam pokazuję, o co tu mi chodzi. Mamy redstone. No, dalej, chodź. O. I tutaj gdzieś zróbmy taką, może nie, po prostu tutaj to wykopię. 1, 2, 3. I tu jest nasz tor. Daję redstone. No i dajmy sobie dźwignię. A miejsca nie mam, no nic. Dobra. Patyksio, niepotrzebny mi teraz jesteś. No i teraz dajemy naszą klapę w taki sposób, żeby ona działała w ten sposób. O, rozumiecie? Otwiera się i zamyka. I jak ona się nam tu otworzy, nie, w lepszy sposób, czekajcie. Nie w taki, tylko w taki. O, zamknięta i otwarta. Zamknięta i otwarta. No i zobaczmy. A, inaczej kabel poprowadzić. OK. Dobra. Wiaderko. No, działa niby. Zamknijmy klapę i wylewamy tu wodę. Otwieram. I nie działa. Jak widzicie, woda nam tu nie wypływa. Co jest dziwne, robi się taki blok. A to na Javie działa. Nie wiem czemu tutaj nie chce działać. Ale jest jeszcze druga metoda, bo ta akurat nie działa zawsze. Taka trochę dziwniejsza. Mianowicie daję po prostu klapę w źródełko i to też działa na Javie. I klapa w źródełku działa na Javie. Tutaj też pewnie będzie działać, bo jak wyleję, to woda nam się tu ładnie rozleje po otwarciu tej klapy. A ona się cały czas leje. Nieważne, czy ta klapa jest otwarta, czy zamknięta. No po prostu, jak ja to zobaczyłem, to się prawie popłakałem chyba, bo zupełnie inaczej ta farma miała wyglądać. Nie tak chciałem ją budować. No ale tutaj takie coś nie działa. Jak zwykle nic tutaj nie działa tak, jak powinno. Dlatego zmieniłem tok myślenia i po prostu musi być po prostu drożej. Dlatego użyłem tych dispenserów. A szkoda, bo to najtańsza metoda na rozlewanie wody. Jest to bardzo fajne na Javie, jak dodali. A niestety Bedrock nie chce tego wprowadzić. Dobra. Znowu nadśrobiono i też jakby te... Ten dzień jest jakiś taki krótszy na tym. W ogóle to na Javie to ja bym chyba dużo więcej tych budowli już
zbudował już ten świat, byłby dużo bogatszy w budowle, mi się wydaje, niż tu. Tutaj jakoś tak wolniej mi wszystko idzie i to mnie trochę tak nie podoba mi się, że mnie tak spowalnia. Kolejna rzecz, którą chcę, która będę musiał sobie odmówić, to beacon, bo na Javie zdobycie netherowej gwiazdy jest prościutkie, a tutaj nie. Tutaj Wither jest dużo mocniejszy, więc nie idzie z nim tutaj walczyć jakoś. Dobra. Guziczek. Woda się wylewa i płyną nasze materiały. No i pięknie płyną. Zamykamy zawór. Podnosimy nasze te. I farma działa elegancko. No, chyba że tam coś zostało. O. Nie wiem czemu, czasem się potrafią zblokować. No i teraz wchodzimy tędy, naokoło. Idziemy sobie tutaj, gdzie chcemy. O, czasem takie coś się dzieje. No niestety moje farmy nie są doskonałe, ale to nic. Sadzimy nasioneczka. I tu też sadzimy nasioneczka. O. Dlatego też odcinka nie było przez dłuższy czas, bo chciałem już wam pokazać gotową farmę, a nie jak ona jest jeszcze bez dachu, bez niczego. Nie ma tutaj nic. No ale niestety musimy to zrobić w ten sposób. Nasze marcheweczki. O. Trochę tych marchewek jest. No i odsadzamy. Będziemy mieli dużo, dużo jedzenia teraz. Bo zarazem takie wąskie pole daje nam, zaraz zobaczymy, ile marchewek. No, prawie trochę ponad połowa staka na cykl. To jest dla mnie wystarczająca liczba, nie potrzebuje więcej. A tutaj jest dwa razy więcej tych ziemniaków będzie, bo akurat ziemniaków będę bardzo potrzebował. Dlatego dałem ich tu więcej. Buraki są mi mało potrzebne, to jest takie wąskie pole. Marchewki też. Zboże i ziemniaki są dla mnie bardzo ważne. Dobra, teraz ziemniaczki nasze. O, wszystko tu jest wyrośnięte. Proszę, jak ładnie zmywa. Czekamy na kolejne ziemniaczki. Zamykamy zawór. No i idziemy, proszę. I kolejne. Proszę. Mamy to. No to teraz czas na... No, tu ponad stak. Wyrzućmy na razie to. No, tu już nie będę, albo... Dobra, pokażę wam, że wszystkie sektory już działają. Proszę. Wyłączam. No i idzie. Jakoś. Może tu dam jakieś pół bloki, bo widzę, że czasem. O. Że czasem mi się to. Tak, jakby. Blokuje. O. Dobra, zjedzmy sobie buraczka. Jak widzicie, buraczki dają śmiesznie mało jedzenia. Dlatego ich i tak nie potrzebuję. O, tu znowu rośnie zboże. Mam tu jeszcze jagody, ale to już ręcznie zbierane, bo niestety jagód nie da się zbytnio takiej sensownej farmy automatycznej zrobić tego. Dobra, idziemy.
idę sobie na razie te ziemniaczki ugotować, żeby były, znaczy upiec. Tutaj się piecze. Okej. Niech się przetapia. A my teraz zbierzemy w końcu te dynie, co mnie tak tu dręczą. Dobra. Więc wykopujemy, wykopujemy, wykopujemy i proszę bardzo. Wszystko jest ładnie wykopane. No i super. No, tak więc mamy już wszystkie nasze potrzebne materiały, ale jest jedna rzecz jeszcze. Już wam pokazuję. Mianowicie, tadam, nie ma węgla. Cóż takiego można zrobić, jak nie ma węgla? Możemy jedynie iść do kopalni. Tak więc, weźmy najpotrzebniejsze materiały. Ja tutaj się przeorganizuję i się spotykamy za chwileczkę. Zobaczcie, kto przyszedł. Mała krówka. Okej, tak więc pokazuję wam nowe wejście do kopalni. Tym razem jest ono tu i tu. Oczywiście obydwa wejścia są połączone, identyczne. Wszystko cacy. Już wam pokazuję. O, mamy poziom 42 i tu jest nasz piękny korytarz. Mocno zmasakrowany, bo szukałem tutaj kamienia tego białego chyba. Albo nie, brązowego? Znaczy tego szarego, no. Tu jest to wejście po drugiej stronie i tutaj jest nasze głębokie zejście do tego systemu jaskiń. Schodzimy. I teraz będziemy kopać tunel. Do końca odcinka może znajdziemy coś ciekawszego. A więc kopiemy teraz w tamtą stronę. Ok. Pierwsze co muszę... O kurde, woda. No niedobrze. No dalej, wypływaj, wypływaj. Kto by pomyślał? Okej. Da się tu zejść? Da się tu zejść. No nie, no, no. Bez wody, proszę. Dobra, kopiemy. O, miedź. Dobra, mamy miedź. Dalej. No, węgiel, pokaż mi się. Lazuryt, ale nie węgiel. O. Dobra, zapewne nic nie widzicie, dlatego zrobimy trochę węgla drzewnego. Piecyk, chodź. No i mamy piecyk. A przeróbmy to na deski. Okej. 8, 9 będzie mogło przetopić. No dobra. A nie, tu jest węgiel już. No to super. Bardzo mi się to podoba, że mamy węgiel.
Ale nie podoba mi się, że jest go tak mało tutaj. Okej. Pochodnie zrobimy jeszcze z tego węgla drzewnego. O, proszę. No, mówiłem, że przytopi o jedno więcej, zawsze tak jest. A nawet o ile? Czekajcie, bo tu jeszcze mogłoby przetopić. Ile bloczków? Dwa! Niesamowite. No dobra. Kopiemy dalej w takim razie. No i okej. O, tutaj mamy żelazo. Bardzo ładnie. No. I chyba zaraz nam kilo wpęknie. Ale to się jeszcze okaże. No. O, pękł kilof. Ale mamy sirktacza, ale ja nie chcę go psuć. No dobra. Wykopmy to sirktaczem i zrobimy po prostu nowy kilof. Chodź tu piecyk. No, top się, top się. Szkoda mi tego węgla drewnem. Dobra, jeden. Drugi. I trzeci, no. Proszę, nie niszcz mnie, nie wzięło, dobrze. Czyli dwa wystarczą na trzy. Taka ciekawostka. Dobra, kopiemy dalej, ja tutaj podskoczę i kopiemy dalej. Może diamencik jakiś mi się tu ukaże, byłoby bardzo miło. No halo, diamencik. Coś diamencik nie lubi ze mną współpracować. No nic. Halo, diamencik. Dobra. Ustalamy tak. Jeżeli kilof nam padnie, to kończymy odcinek. Kopiemy do samego końca życia kilofa, dobra? Okej, diamencik, no.
Żelazo, miedź, dobrze. Ale ja chcę diamencik. Diamencik, diamencik, no, chodź, chodź, chodź. No i węgiel też. Węgiel jest teraz bardziej pożądany niż diamencik. No cóż. O, woda, dobra. Trzeba będzie coś tu zbudować w takim razie. Jakie to jest głębokie. No nic. Utoniemy, utoniemy. Okej, ładnie. No i płyniemy dalej. Chlup. Ledwo, ledwo przeżyłem to. Ta woda jest taka bardzo niebieska. Granatowa wręcz bym powiedział. Ciekawe dlaczego. O. Ziemniaczka trzeba zjeść. Żeby mi się regenerowało, no. Dalej, regeneruj się. No, jeszcze jedno. O, ziemniaczek. Dobra. Płyniemy. Płyniemy, 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 płyniemy. No i proszę, dopłynęliśmy. Płyń i kop. O, uciekać, 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 bo kończy się tren. Kurde, no. To jest niewykonalne. O. Pochodni nie chciałem niszczyć. No dalej, dalej, no. W ogóle dziwi mnie, że jest tu o jasno, jak tam powinno być bardzo, bardzo ciemno. No dalej, dalej. Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Kopać, 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 no. Dalej, muruj się, muruj się. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie. No dalej. Ukaże mi się tu coś? Nie! 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 Kurde, nie! 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 Wynocha. Gdzieś wpadłem. Do jakiegoś pomieszczenia. Musimy uciec z niego.
No. Nieładnie to ze strony Minecrafta. No. Dalej. Lecz się i uciekamy. Dobra. Muszę z nimi powalczyć w takim razie. Wyjazd robisz stąd teraz. Nie, creeper. Nie. No. Stąd spadłem. Okej. Diament! 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 Dziękuję. Gdzie? Nie widzę go nawet. Nieważne. Diament. Jeden. O. Nie ma szkieleta. Nie strzelasz już do mnie. Jeden diament. No dobra, wracamy. Niczego nie widzę. Ładne ta jaskinia. Będzie co badać. Cześć, ziombi.
No, dalej, dalej, dalej. Dalej, tu kopiemy, tu. Dalej, kopać. Kopać tunel. Diamencik, no, pokaż się. Dobra, kilo wpadł. Tak więc cóż, ja w tych podziemiach sam już wyjdę do domu. Się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.